Wino-Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Sesja Rady Miejskiej. Poszukają najładniejszego ogródka i balkonu. Rozmowa dnia. Za nami 42. sesja Rady Miejskiej Inowrocławia, która z pewnością przejdzie do historii. Po raz pierwszy w czasie głosowania nad uchwałą żaden z 21 radnych nie podniósł ręki i tym samym wstrzymał się od głosu. Mowa o uchwale w sprawie obniżki wynagrodzenia prezydentowi Ryszardowi Brejzie. Uchwała miała związek z decyzją rządu dotyczącą obniżenia od lipca wynagrodzeń władzom samorządowym. Kolejną uchwałą radni zdecydowali o zaniechaniu przenosin pomnika obrońców Inowrocławia w miejsce po pomniku wdzięczności i polsko-radzieckiego brata. Broni. Następne uchwały dotyczyły m.in. budżetu Inowrocławia i wieloletniej prognozy finansowej. Debatowano też o dotacjach na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz o porozumieniu międzygminnym w sprawie utworzenia linii numer 2 na trasie dworzec PKP Jacewo. Macie balkon lub przydomowy ogródek? Jeśli tak, to warto jeszcze bardziej je upiększyć. Miasto rusza właśnie z kolejną edycją konkursu na najładniejsze balkony i ogródki. Do wygrania cenne nagrody. Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników ogrodnictwa, czy tego balkonowego, czy tego na ogródkach działkowych, bo rusza kolejna edycja konkursu. Tak, kolejna edycja konkursu w ramach kampanii Zielony Inowrocław. Tym razem zapraszamy miłośników zieleni, tych, którzy lubią zagospodarować swoje najbliższe otoczenie. W konkursie oceniane będzie zagospodarowanie swojego ogródka, czy to przydomowego, czy w ogródkach działkowych, a także zagospodarowanie balkonu, czyli tego już w ogóle najbliższego otoczenia. Zachęcamy mieszkańców Inowrocławia do wzięcia udziału w konkursie. Mamy atrakcyjne nagrody, są to bony upominkowe o wartości 1000 zł, 700 zł i 500 zł, w zależności oczywiście od miejsca na podium. Oceniane będzie przede wszystkim oryginalność, kompozycja, różnorodność roślin, które tworzą naszą domową zieleń, no i ogólne wrażenie, jakie robią przydomowe ogródki. Marcin Glebiek, witam i zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj w naszym studiu jest pani Krystyna Miklas, przewodnicząca zarządu TKOPD, czyli Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. Witam serdecznie. Witam Państwa. No właśnie, spotykamy się. Na początek taka optymistyczna informacja. Zmieniliście siedzibę, przenieśliście się z ulicy Dworcowej na ulicę Armii Krajowej 9. Tak, Armii Krajowej 9. I cieszycie się z tej zmiany? Bardzo. Ponieważ oprócz tego, że mamy lepsze warunki, to jeszcze dodatkowy plus tego jest taki, że nasi klienci mają łatwiejszy dostęp. Mhm. Na Dworcowej niestety były bariery, schody i osoby z niepełnosprawnością nie mogły do nas trafić. Natomiast tutaj mamy wejście z ulicy i osoby z niepełnosprawnością mogą do nas wejść bez wielkich problemów. Poza tym w tej siedzibie znajduje się też kilka pomieszczeń i to jest dla Was bardzo pomocne przy prowadzeniu właśnie takiej działalności. Tak, oprócz sali grupowej znajdują się i pokój mediacyjny, i pokój, gdzie mogą urzędować pracownicy administracyjni oraz pokoje dla specjalistów. Przy okazji tej zmiany siedziby oczywiście porozmawiamy o Waszej działalności, bo w TKOPD przy Armii Krajowej 9 mieści się ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, tak? I tutaj oferujecie bardzo szeroką pomoc, rozpoczynając od tej pomocy psychologicznej. Tak, ta pomoc jest bardzo szeroka. Oprócz, tak jak Pan powiedział, pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, mediacji, oferujemy również pomoc rzeczową, rozumianą jako pomoc w postaci talonów na żywność, czy środki czystości, czy na ubrania. Również oferujemy pomoc do dopłat czynszowych, jeżeli osoby są w na tyle trudnej sytuacji, że nie mogą do nas dojechać, więc
też oferujemy zwrot kosztów dojazdu, także ta pomoc jest bardzo, bardzo szeroka. Wspomniała Pani o tej pomocy rzeczowej, mówimy tutaj o osobach pokrzywdzonych przestępstwem. Tak. Trzeba uściślić, kto może czuć się taką osobą, kto może się do Was zgłosić? Zgłosić się mogą osoby, które, tak jak powiedział Pan, czują się pokrzywdzone różnego rodzajami przestępstw, bo to mogą być osoby oszukane, to mogą być osoby, które doświadczyły mobbingu, stalkingu, czyli uporczywego nękania. To mogą być osoby, które doświadczyły przemocy jakiejkolwiek, zarówno w rodzinie, jak i poza rodziną, więc pobicia, bójki, rozboje, również oszustwa. Niealimentacja jest też przestępstwem dość niestety często spotykany w naszych ośrodkach. I rzeczywiście takie różne osoby do Was trafiają? Tak. Tak, trafiają z różnymi kategoriami przestępstw i my w zależności od tego, jakie były skutki tego przestępstwa, dostosowujemy indywidualnie pomoc do tej osoby. No właśnie, bo też prowadzicie różnego rodzaju mediacje. Przypomnijmy, czym są takie mediacje, kto bierze udział w takim spotkaniu? W mediacji biorą udział dwie strony konfliktu i one w sposób pozasądowy, polubownie mogą właśnie wynegocjować, wymediować wspólne stanowisko. W obecności mediatora sporządzany jest protokół, który ma taką moc prawną jak rozprawa, jak postanowienie w sądzie. Także nie trzeba iść do sądu, można się zwrócić do naszego ośrodka mediacyjnego i poprosić o mediację. Nowością w Waszym ośrodku jest też to, że świadczycie pomoc świadkom danego przestępstwa. Tak. I właśnie to jest od niedawna, takie tak, osoby przychodzą tak. do Was? To jest tak naprawdę w tym roku po raz pierwszy taką pomoc świadczymy i pomoc dla świadków to jest pomoc psychologiczna i pomoc pracownika pierwszego kontaktu, który informuje, jakie dana osoba ma prawa, z czego może skorzystać. I to są te dwie kategorie pomocy dla osób, które są świadkami przestępstwa. Ale ktoś by mógł zapytać, świadek, czy odniósł jakąś krzywdę, czy jemu też jest potrzebna jakaś pomoc psychologiczna? Zdarza się dość często, że tak, ponieważ świadkowie przestępstwa dość często doświadczają takich bardzo trudnych emocji w związku z tym, że są świadkami i też warto dodać do tego, że oni gdzieś psychologicznie są bardzo blisko osób, które doświadczają tego przestępstwa, więc te emocje pomieszania, lęku i dużo innych takich trudnych do przeżycia mogą w nich się gdzieś zbierać i potrzebują też ujścia. Poza tym też bardzo często nie wiedzą, jakie mają prawa, co mogą zrobić i u nas mogą z takiej pomocy skorzystać. Tak patrzę właściwie na listę tych zadań, to chyba na brak pracy narzekać nie możecie. Nie możemy, nie narzekamy, a wręcz przeciwnie. Fajnie, że możemy taką pomoc świadczyć, natomiast z przykrością widzimy, że tak bardzo dużo osób tej pomocy potrzebuje. No i to też tak dla nas jest z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie. Tak? Rozumiem. Też wspomnijmy, że działacie nie tylko w Inowrocławiu, bo jest kilka innych punktów w regionie. Tak, w województwie kujawskim jesteśmy jedyną organizacją, która z Ministerstwa Sprawiedliwości projekt otrzymała i prowadzimy 5 ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i ich rodzin. To jest właśnie ten nasz inowrocławski, w Bydgoszczy, w Toruniu, w Żninie, w Mogilnie. 5. A jak działacie tu w Inowrocławiu, jak właściwie można się do Was zgłosić, czy osobiście, czy wystarczy zadzwonić, żeby umówić się na pierwszą wizytę? W dwojaki sposób. Można przyjść osobiście właśnie do siedziby ośrodka Armii Krajowej 9 lub zadzwonić na nasz numer komitetowy 52 355 9340 bądź na nasz numer ośrodkowy, który jest dostępny dla wszystkich osób ze wszystkich ośrodków. To jest 793 865 694 i ten numer, który przed momentem podałam, jest czynny codziennie, w dni robocze od godziny 8 do godziny 18, a w soboty od 8 do 15. I tam się można umówić do wszystkich ośrodków, do specjalistów.
przyjmują pracownicy pierwszego kontaktu. Jak to jest? Czy ludzie sami się zwracają, czy są kierowane przez inne instytucje właśnie do Was? Bardzo różnie. Jest tak, że osoby przychodzą, a są osoby, które, rzekłabym tak, pocztą pantoflową, czyli jedna osoba, która uzyskała pomoc, przekazuje dalej informacje, że jesteśmy skuteczni, także bardzo różnie. Jesteśmy również, osoby kierowane są do nas przez zespoły interdyscyplinarne, przez policjantów, kuratorów, no także różnie to bywa. Mhm. Też warto zajrzeć na Waszą stronę, bo tam właściwie wszystko w pigułce, wszelkie informacje. Na temat tego są informacje, są plakaty z wszystkimi adresami, również z tym, jaką pomoc możemy Państwu tak przekazać i kto jest ofiarą przestępstwa w pigułce. Jaki adres, przypomnijmy? www.tkopd.inowroclaw.pl. I to jest pomoc bezpłatna. Tak? Bezpłatna, tak. A jeszcze dodajmy, kto finansuje działalność TKOPD? No, mamy dotacje z różnych źródeł, właśnie między innymi to jest to Ministerstwo Sprawiedliwości, również Urząd Miasto Inowrocław i tutaj mamy dofinansowanie na świetlicę socjoterapeutyczną Niezapominajka i na schronisko dla kobiet bezdomnych. Pozyskujemy środki również z innych źródeł. W tym roku również uzyskaliśmy środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację dla mieszkanek schroniska. Także szukamy różnych możliwości wsparcia dla naszych podopiecznych. O, przepraszam, bo jeszcze dostaliśmy z miasta na półkolonie dla dzieci. To na koniec nie pozostaje nic innego, jak zachęcić ludzi, którzy czują się pokrzywdzeni jakimś przestępstwem, żeby się nie bać, żeby zadzwonić czy przyjść osobiście. Oczywiście. Zapraszamy też osoby, które są... Jeszcze chciałabym dodać, że prowadzimy również spotkania osób w konflikcie okołorozstaniowym, tak zwanym bezpiecznym miejscu. Udostępniamy pomieszczenia i tutaj u nas również takie osoby mogą się spotkać ze swoimi dziećmi. Tym bardziej, że teraz warunki macie naprawdę wyśmienite. Przypomnijmy, Armii Krajowej 9. Dziękuję bardzo za przybycie do studia, a przypomnijmy, moim Państwa gościem była pani Krystyna Miklas, przewodnicząca zarządu TKOPD w Inowrocławiu. Dziękuję. Dziękuję. Czerwca upłynie w Inowrocławiu pod znakiem muzyki włoskiej. Kolejny raz Solanki na kilka godzin zamienią się w słoneczną Italię, a wszystko za sprawą koncertu Estate Italiana, który o godzinie 18 wystartuje w muszli koncertowej. Wielkie przeboje kilku dekad przypomną Alberto Amati, Dave Nilaya i Andrea Latari. 1 lipca o godzinie 16 w muszli koncertowej oficjalnie wystartuje Inowrocławskie Lato Muzyczne. W muzyczną podróż po Solankach zabiorą słuchaczy obdarzona mezzosopranem Monika Dyngosz, baryton Wojciech Dyngosz, a wspierać ich będzie orkiestra salonowa Moderato pod batutą Orlina Bebenowa. I to już wszystko na dziś w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.